I rozpoczęliśmy pierwsze kopnięcie piłki w nowym sezonie Ekstraklasy za nami. Rozgrywki 23-24 się rozpoczęły, a inaugurowaliśmy sezon meczem w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie Pogoń była lepsza od Warty Poznań. Cześć, kanał 365 Dni o Piłce i dwa słowa o tym, co wydarzyło się w meczu Warta. Pogoń Szczecin. Portowcy wygrywają 1-0. Skromna, ale bardzo ważna wygrana na start sezonu. Podopieczni Jensa Gustafsona lepsi. I tu nie mówię tylko o wyniku, ale też generalnie o grze. Nie chcę powiedzieć, że Warta rozczarowała, bo mówiąc szczerze, spodziewałem się gdzieś tam takiego zaskoczenia, bo pewnie remis, no to byłaby spora niespodzianka, natomiast myślę, że tutaj jakby no zdecydowanie Pogoń wyglądała lepiej w każdej materii. Mówię tutaj o ataku pozycyjnym, o grze z kontr i też przede wszystkim w wykończeniu. Zaskoczył pozytywnie nowy napastnik, a więc ta nowa dziewiątka odpowiedzialna za strzelanie, na ten moment najskuteczniejszy piłkarz Pogoni Szczecin, oczywiście mówię to z przymrużeniem oka, chodzi oczywiście o Greka Kulurisa, który zaimponował przy tym wykończeniu i przy tej strzelonej bramce, przede wszystkim takim spokojem. Myślę, że tutaj wielu piłkarzy mogłoby się pokusić o takie uderzenie na siłę. Jednocześnie tutaj widać, że po podaniu Marcela Wędrychowskiego gdzieś spokój, zimna krew i wykończenie naprawdę perfekcyjne. No widać, że napastnik, który strzelał na potęgę w Grecji, no i zobaczymy, czy przekuje tę, powiedziałbym, umiejętność strzelecką na naszych polskich boiskach. Myślę, że Warta gdzieś tam nie wykorzystała swoich atutów, a więc takiego szybkiego ataku. Trochę blado wyglądał dzisiaj Kajetan Schmidt. Mam wrażenie, że takie żywe sreberko, którym wszyscy zachwycali się na wiosnę w minionym sezonie, jeszcze dobrze nie odpalił, jeszcze nie wszedł na swoje odpowiednie obroty. Natomiast też, no właściwie tak jak cała Warta, myślę, że można to jakby zaklasyfikować tę drużynę Szulczka jako ten zespół, który jeszcze do końca nie wygląda tak jak powinien, tak jak nas do tego przyzwyczaił. Jeżeli chodzi o Pogoń, naprawdę dobra gra Wędrychowskiego, a więc asystenta plus strzelca bramki. Myślę, że ciężko jeszcze rozliczać Gambołę, a więc ten nowy element w drużynie Jensa Gustafsona. Też średni mecz, mówiąc absolutnie szczerze, w wykonaniu Kamila Grosickiego. No ale to też jakby jest zrozumiałe. No pierwszy oficjalny mecz w sezonie, więc wszystko jeszcze musi się docierać. Na ten moment fakty są takie, że Szczecin może się cieszyć, no bo w tej tabeli, powiedziałbym, live oczywiście Pogoni pierwsza. To jest oczywiście stan po pierwszym meczu, więc no na razie czekamy na wyniki pozostałych drużyn. Jeszcze dzisiaj czeka nas między innymi mecz Legii Warszawa z ŁKS-em, więc być może wojskowi prześcigną portowców w tej tabeli. Fakty są takie, żeby dobrze rozpocząć sezon, no i Pogoń to jakby wykonała. 100% możliwych punktów na ten moment. Oczywiście na nosie czeka Pogoń konfrontacja w Europie, a więc w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, gdzie portowcy właśnie spotkają się z drużyną z Irlandii Północnej, a więc będzie się działo. Myślę, że dobrze, że nie zgubili tych punktów, no bo dobry start to jest ważny początek, natomiast myślę, że Warta może się rozkręcać i tak jak większość, powiedziałbym, obserwatorów typuje, to może być taki czarny koń rozgrywek, natomiast trzeba dać tej drużynie czasu, no bo dużo zmian kadrowych, więc jakby to jest uzasadnione, że nie wszystko jeszcze funkcjonuje tak, jak trener Dawid Szulczek by sobie wyobrażał. Dzięki, dwa słowa o meczu Warta-Pogoń. Oczywiście zachęcam do przycisku subskrybuj, to jest ten czerwony guzik na dole. Pamiętajcie także o kciuka w górze pod filmem. Dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.